Halo, halo, z tej strony MDogs, a dzisiaj sobie pogramy Fortnite'ika i powiem wam, że chcę zrobić takie coś, że będą odcinki codziennie, a łapeczki to mnie bardzo motywują, żeby robić kolejne odcineczki, więc zostawiajcie łapeczki, oczywiście subika też i w ogóle dziękuję wam za te 4 łapki w górę, tam też widziałem, że tam też chyba była jedna łapka w dół, ale tam dziękuję za te łapki i jeszcze też do odnośnie tego komentarza tego samotnego Wilka 7. Mordeczko, masz rację, mogę uciec z tym lotnią, ale powiem ci, nie myślałem o tym za bardzo, więc nawet, no wiesz, no chyba sam rozumiesz, że niezbyt pomyślałem o tym, żeby uciekać, tylko bardziej chciałem walczyć i tak miałem duże szanse, ale obił mnie, więc no, ale tam to było w tamtym odcineczku, więc whatever, trochę. Teraz mamy nowe giereczki i powiem wam, że to będzie chyba szybka gra. Bambi, hej, już. Na spokojnie. O kurde, co się, ej, nie uda, a, ty. Ten się chyba na fisz, ej. Ała. Żyjemy jeszcze. Mały przypał, bo naprawdę nie wiem, co robić. Jeśli dostanę chociaż raz, to mogę zginąć. Jeśli dostanę takiego tapa w głowę. Okej, 5 sekund, 4, 3, 2, 1, 0. No to. Jestem głupi! Nie. Pokazałem teraz wam, jak się nie gra w Fortnite'a i naprawdę nie róbcie takiego czegoś, bo to wam tylko przyniesie pecha, czyli was to zabije. Tak krótko mówiąc już. O, powiedzmy nawet taki typ, jak widzicie. Dziękuję, no i tyle mnie obiłeś, że mi aż przykro się zrobiło. No ale okej, niech będzie. Obiłeś mnie. Przykro mi jest. Zmarnowałeś bardzo dobrą rzecz. Trochę słabo, ale tam. Co nie? Tam. Prawda? Tam. Za to mamy SMG dobrego i mamy 2 fragi. Więc dobrze, myślałem, że to będzie odcinek taki, że zaraz go zakończę, bo padnę przez tego typa. Albo że ogólnie jakaś magiczna siła mnie zabije. Czyli inaczej gra. No. Tak samo jak to było na live'ikach. Oczywiście też zapraszam na live'y codziennie na, tutaj na YouTubie. O, czy no teraz już tak niezbyt codziennie, ale są. Ale jeśli są, to godzina 16 albo 17 zależy, ale najprawdopodobniej jest o 16. Więc zapraszam wszystkich, oczywiście. A teraz będę musiał szukać typów. Gdzie mogą być? Mam granatnik, jest. Ojojoj, halo. Okej, 2 różnych przedmiotów w jednym meczu. Użyłem przypadkowo tego i tego, no. To dobrze, no. To chyba dobrze. Co to jest? Nie. To jest pistolet z tumikiem. Nie potrzebuję. Nie powiem, aby to było coś innego typu pompka niebieska, to bym się bardzo ucieszył. Nie powiem. W ogóle pierwszy raz mam takie coś, że mam pierw granatnik, kałacha, pompę i tam, wiecie, tam już różne. Powiem wam, że to jest miłe, zacząłem tak grać od nagrania tamtego odcinka. Jak sobie zagrałem jeszcze jeden meczyk, to zacząłem tak grać,
I powiem wam, że to jest bardzo przyjemne, bo od razu zakacza mogę sobie na granatniczek dać i tak zabić. No, a potem mam. A z SMG mogę na granatę albo na jakieś leczenie szybkie. No, więc polecam. Ale też czasami mylę się i rzucam sobie coś pod nogi, więc. Uwaga, powiedzmy chcę mieć, bo jestem nauczony, że wiecie. Kałaszek tam emeczka tutaj. A tu jednak chcę kilo wziąć. Ale muszę teraz się przyzwyczaić do X-a, gdzie dawno go nie używałem. Naprawdę dawno. No. Jest 30. Jest już 34 ocalałych żyjących dzieci albo typów. No, jak to woli. Najprawdopodobniej jest jeszcze 23 dzieci, którzy żyją i tylko grają w tą grę od 14, bo wtedy kończy się lekcje w piątek, tam czwartej klasie, do 22, bo i tak chodzą na 8 czy tam na 9, więc whatever to jest dla nich. A my tu mamy, okej, jeszcze lepszy. No, nie wierzę w to. Kurde. No okej. A tu mamy co? Założy się, że to jest nic fajnego. No i okej. Traf. Okej, nie ma tutaj. No naprawdę, nie ma osób. Ja nie wiem, o co chodzi w tej grze, ale nie ma osób, no. Jest 31 jeszcze osób żyjących, a tutaj 0 osób jest w ogóle. Okej, już, no i mamy już. Typie, już. Wciąż się raz tam. No. Okej, wciąż się raz tam to naprawdę. Stary, czy tam. Czy on we mnie nie trafił ani razu? Ja nawet go nie widzę. Teraz przydał mi się duży Kevik, bo nie umiem grać bez Keva. To jest mój problem. Albo tak jest nawet. Raz, dwa. Dziękuję. I to na 100. Tam. Więc teraz możemy się lecieć bić i mam nadzieję, że nie przegram, bo nie chciałbym przegrać gierki. O, znowuż mój ping skacze. A, i jeszcze nie wiem, czy mówiłem, ale jeszcze nie zrobili mi routera, więc sorry. Nie moja wina, naprawdę. Staram się, żeby mi zrobili routerek. Ale mieli być dzisiaj, może byli, ale ja byłem w szkole do 18, więc... przyjechałem o 18, więc mogłem. Więc nie miałem jak to sprawdzić, zweryfikować nawet, no. Ale już dziś we wtorek powinno być tak, że będą, naprawdę. Znaczy tak, niby tak mówię ciągle, ale nadzieję. Nie powiem. Okej, gdzie sobie, gdzie kto jest? Halo, halo? Halo, typie, halo? Halo, halo? Stary? Halo, gdzie jest ktoś? Halo, jeszcze 20... 4. O. Ta, dwie osoby. Okej, to nie było. Okej, i teraz właśnie, teraz to jest teraz moja gra właśnie. Zabijają mnie wszyscy, bo wszyscy są zawsze przeciwko mnie. To co mogę powiedzieć? Nie wiem, teraz takie małe... Bo ja teraz wam powiem coś, że Fortnite nie ma sensu, przewrócili jakąś broń tam z tu mikiem tego Skara. No, było fajnie, ale jednak tak sobie. Więc chyba będę kończył, więc dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, teraz mamy ekran wczytywania. Jeszcze wejdę do lobby, pokażę wam sklepik, co planuję kupić, ile mam kasy, żeby to kupić. Kasy mam bardzo mało, więc widzicie nawet 250 widelców, dostaliśmy 10 gwiazdeczek za powrót. 52 stopień, 47 level, prawie 53, 48.
O Jezu, przepraszam. Czkawka. O Jezu, ała. I tak, chcę sobie kupić kryształ, powiem wam, to jest bardzo fajna postać jak dla mnie. Ale 255 widolców i też emotka 3 jest bardzo fajna jak dla mnie. Wziąłbym, tylko jednak chcę mieć. I też fajny jest ten skin, który powrócił, to jest Bruno. Ogólnie Pterodaktyl powrócił, Gryzak powrócił i kryształ chyba jest ta już dosyć nowa. I też powróciła destrukcja i też jej efekt spadania. Taki sobie jest. I astralna asasynka. No i powiem wam, że wziąłbym. Fajna jest, lubię. Chyba nawet są jakieś dwa kostiumy tego króliczka. O. Tak, są. I zaraz się dowiemy. Tak, są. Ukończyć wyzwanie bliźnią. Tak, coś tam będzie. I znowu już przychodził psychol, bandyta. To jest z Borderlandsów, oczywiście, jedneczki. On był w jedneczce, chyba w dwójce też, nie wiem, grałem mało, bardzo. Jest Ryg Gada jeszcze, szturmowiec i specjalista. I, no i to jest takie coś, i ten papier, papierowy samolocik. I też odnosząc się do, tak, do komentarza tego jednego chyba jest, tam tego do samotnego wilka. Mordowiem, mogłem uciec, ale nie myślałem o tym, nawet napisałem, nie myślałem o tym, żeby uciec. A tak szczerze to miałem duże szanse, tylko stres, tak ręce mi latały. O, jesteś kruk, o, sorki. Ręce mi latały, więc trafiłem go bardziej na bok niż w ciało, więc no, go nie zabiłem. Ale było dobrze. I możecie wybrać, którym skinem grać w następnej grze. Czy aurą, którą grałem, poszło mi dobrze, nawet bardzo. Czy dowódczyni drużyny strażaków, czyli panda. Czy coś w tym stylu. Wybierajcie. I ja będę kończył, więc dziękuję wam i cześć. Zostawiajcie łapeczki, subiki, siemka.